Siemanko, witam wszystkich, z tej strony Typek. Zagramy sobie w Heroesy, dawno nie było. No nie będę mówił, zobaczymy co się zmieniło, bo pewnie nie za wiele. Ale przynajmniej, no nie, szkoda, że się akurat bitwa trójstronna trafiła, kurczę. Dwie bitwy trójstronne pod rząd mi się trafiły. Także już stwierdziłem przy drugiej, dobra, pogramy. Tym bardziej, że na tych zwykłych bitwach teraz mam wrażenie, że kurczę, nie mam się z kim strzelać, bo wszyscy siedzą w czołgach albo w samolotach. Albo gdzieś na snajperze na końcu mapy. Mało piechoty jest do walki, a tutaj widziałem tylko czołgi są, więc może będzie jakoś więcej ludzi do postrzelania z piechotą. A, tu trzeba trzymać prawy, kurde, zapomniałem, bo w Siege'u po prostu klikam, tak samo jak gram w PUBG. Też po prostu sobie klikam prawy i robi się zoom. No to tu chyba też można przestawić, żeby wystarczyło kliknięcie. Ale jakoś, nie wiem, w Heroesach wolę trzymać, tylko zapominam o tym później. Tam gdzieś widziałem jakiś ruch na moście, ale to niestety za daleko. O, tu ktoś bliżej jest. Dobra, jedziemy zginąć. Spróbuję tam pierwszy raz po prostu się na dzidę wbić na ten most, ale... Chociaż może przez wodę spróbujemy. No właśnie. Ale mnie przesiał. Nie dopłyniemy tam. Dobra. Wiecie, czasami na początku warto spróbować, bo... Nie zawsze się rozstawią do obrony, czasami gdzieś... Polecą na boki, się rozejdą, nikt nie broni, to może się udać. Ale niestety tym razem się nie udało. No i kurczę, muszę z tym STG biegać, bo miałem w planach zagrać sobie Karem i MP40, ale niestety weteran mi się skończył i nie mogę wziąć takiego zestawu, bo nie będę miał ciułacza. Nie wiem, może zaraz jakimś gewerkiem spróbujemy. O nie! Chciałem do wody wjechać od razu. Pewnie też obstawione z tej strony. Już póki co. Kurde, gdzieś z tyłu do mnie wystrzel, ale ma strasznego zeza. Teraz mnie trafią na bank. Nie? A jednak. Ale snajper biedny był. Czterech gości stoi, pewnie ten czołg też. No i dobra, wyczyszczone. Może jakąś apteczkę zdążę użyć? Dobra. No i co, chyba tą D4 utrzymałem, mam nadzieję. Teraz by się przydało tego pobronić trochę. Ciekawe, kiedy ten patch wejdzie ze zmianą... Ze zmianą tego pancerza i obrażeń otrzymywanych przez pojazdy. Zmianą w ogóle jeżdżenia, tego modelu jeżdżenia pojazdów. Że droga będzie miała wpływ na prędkość i zwrotność. Co się spieprzy, jestem ciekawy, co nie wyjdzie. No to jest chyba taki skomplikowany patch. Jak na to, co nas reto przyzwyczaiło. Więc sporo rzeczy może się spieprzyć, jak na takie mam wrażenie. Kurde, oni siedzą w tej norze chyba po drugiej stronie.
przynajmniej jeden tam siedzi na pewno. Co, on nie wybiegł? Kurczę, słyszałem. Co tu jeszcze jeden jest? O nie. Kurde, kompletnie nie wiedziałem, że ten granat spadł. No i co, i straciliśmy D4. Czemu tam tak mało ludzi było, kurczę? Nikt tam oprócz chyba mnie nie przyszedł. Ten czołg przyjechał na początku, a potem już nikt. W ogóle zapomniałem, że to jest trójstronna bitwa. Kurczę, nawet nie sprawdziłem, nie wiem, czy da się strzelać z KM-u zamontowanego na jeepku w momencie, kiedy jeepek już jest w wodzie? No bo on przecież, on od razu nie idzie na dno, dopiero po jakimś czasie, nie? Patrzcie, no nie jest tutaj jakoś trudno się dostać na miejsce, więc nie wiem, czemu tak mało ludzi tutaj przychodzi. Dobra, spróbujemy dalej. Kurde, czołg na mnie jedzie. A nie, rozwalili go już, dobra. Dawaj, dawaj, dawaj. Na zeróweczkę. O, tu APC-ka mają. Spróbujemy go zawinąć. I dobra. O nie. Ktoś kijowo stanął. Jak tam D4? D4 się trzyma, tylko tu trzeba powybijać ruskich, kurde. Kurde, uda mi się przejechać tym jeepkiem przez most? Tam widzę, ktoś tam jedzie, tylko żeby się nie zatrzymywali na tym moście, bo zablokują. O, tutaj widzę czołg. Gdzieś tam czołg musi być wyżej. Daj mi przejechać, gościu, daj mi przejechać. O nie. O nie. Dobra, niech mi się trochę sprint odnowi, wytrzymałość i spróbujemy tam... O, może przejedzie ten czołg koło mnie. Dobra, będzie w jeepka strzelał chyba. No puść, puść. I co, nowe APC podjechało, czy to jest to ukradzione? A, to jest to ukradzione. Nie, ale mi się strasznie zgubił na tych kamorach ten rus. Drugi raz ten sam.
strasznie mi się zlał z tą ścianą. Fajny mają ten mundur, kurczę. Jak tam z życiami? 309, 314, 325, o. O, ginę chyba. O. Kurde, dostałem strzała w locie jeszcze. Nic, spróbujemy przez E-linię tam przejechać może. A pewnie zaminowane wszystko. Kto to w ogóle broni? Amerykańcy. Amerykańcy bronią czy Ruscy? Kurczę, chyba Amerykańcy. Czekajcie, muszę sprawdzić. No tak, Amerykańcy bronią. Mina. O kurde, to się zdziwiłem. Ale kurde, czołg jest. Co, on mnie nie widział? Ale jaja, on mnie nie widział. Tam chyba jeszcze jeden jest. Gdzieś. Albo nie? Jakim cudem on mnie nie widział w tym trafiku? O kurde, nie tak. Zarzuciło mnie. Nie chciałem tutaj wjeżdżać. Po lewej czołg stoi chyba. O, nawet dwa. Tyle się człowiek najeździ, nakombinuje i tak kurczę go zabiją na koniec. No. Ten 22 fragi już na czaską, nieźle. Pojadę tym dalszym przejazdem teraz, bo się boję, że ktoś tu będzie obstawiał ten przejazd. Kurde, no chciałem tak na pełnej prędkości przejechać przez tą drogę. I te pieprzone krawężniki. O, ktoś dostał. Kurde, granaty mi się skończyły. O nie! A trafiłem go, kurde, ale mi tu
pocisnął na sam rożek tego Neida. Dobra, mamy respa tutaj już. Nie. Trzymać to ludzie. No dobra. Mamy tą zeróweczkę. Jeszcze jeden. I co znowu ten koleś z Olbarg. Bo czwarty raz mnie ten typ zabija. No dobra, już mamy lepiej trochę z respem, tylko żeby tego nie stracić teraz. I co, i teraz będziemy iść z dwóch stron, kurczę. Ruscy nas będą atakować od mostu Orcelini, a Amerykańcy od kościoła, od prawej. Ciężko będzie to utrzymać. Życia będą nam strasznie szybko schodzić. To jest właśnie, to mnie właśnie wkurza w tych trójstronnych bitwach, że tu są punkty tak rozmieszczone czasami, że... To nie powinno być tak, że atakujący są atakowani z dwóch stron. Powinni zawsze być obrońcy atakowani z dwóch stron. Czyli ta linia do posterunku ruska, co idzie, ona powinna iść do kościoła, do Amerykańców, przez B-linię. Nie powinno być tak, że jak my bierzemy jako jedni z atakujących pierwszy punkt zerówkę, to w tym momencie jesteśmy atakowani z dwóch stron, bo to po prostu życia w chwilę moment spadają i atak nie ma szans takim... To wiadomo, że tam się zdarzają różne sytuacje, nie? Kurde, co ja wziąłem? Wiadomo, że się zdarzają różne sytuacje, czasami się uda szybkim rushem wziąć oba punkty, ale jest zdecydowanie trudniej atakującym sobie poradzić, jeśli są atakowani z dwóch stron od obrońców. Bo nawet niech ci obrońcy mają trochę więcej żyć niż pozostali, ale to oni powinni być atakowani z dwóch stron. Mówię, tutaj ta druga linia, Ruscy powinni iść z B-linii do kościoła, albo niemiecka linia powinna iść do kościoła. Nie, no w sumie obie powinny iść do kościoła, bo to tak czy siak by był ten posterunek z dwóch stron atakowany. No, mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Kurde, czemu ja jeepa wziąłem? Zagadałem się. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Bo w tym momencie Ruscy są atakowani tylko z jednej strony. Znaczy teoretycznie, bo wiadomo, ktoś tam się zawsze może zaplątać. Kurde, jak ja jeżdżę. Ale tak przepisowo są atakowani z jednej strony. Z drugiej mogą tylko do nich strzelać, ale nie mogą im zająć punktu. Dobra, tu się zajmiemy, bo widzę, że jest kicha na punkcie. O ty dziadu. Matko bosko, co tu się stało? O, chyba swojego zabiję. Czołgi tutaj walą. Niedobrze.
No nie, akurat wszedł jak się odwróciłem, patrzcie, no kurde, patrzyłem tam przez cały czas, odwróciłem się na sekundę i akurat wlazł gościu, no. A jak życia? No, już mamy 253, tam 260, no w sumie nie ma tragedii. Ale mówię, no to właśnie dlatego nie lubię tych trójstronnych bitew, że tutaj jak jesteście po stronie ataku, to bardzo często się dochodzi do momentu, gdzie musicie z dwóch stron się... No w zasadzie musicie się bronić, a jesteście stroną atakującą, to bez sensu. Dorwałem tego typa, co mnie zabijał cały czas. Kurde, jak się do tego kościoła zabrać? Nie wiem, spróbuję może tam wjechać jakoś. A to już posterunek leci. No nie wiem, spróbuję tam jakoś się na dzidę wpakować na ten kościół. Powiedzmy, że posterunek jest w porządku. Ktoś się nim zajmie. O, w mordę. O, a tutaj APC stoi. I kolejny czołg. O, jeszcze jeden gdzieś? Aha, tam na górce z tyłu, dobra. Z tej strony jest przerąbane, trzy czołgi stoją, albo więcej nawet. No to nie wiem, to chyba zostaje tylko od tej strony spróbować przez rzekę i jakoś tutaj. Dobra, z tamtej strony były 3 albo 4 czołgi, zobaczymy ile będzie z tej. Ups. Ale wiecie co, tak, nie wiem, jeśli oglądacie już od dłuższego czasu mój kanał, to pewnie wiecie, że mam takie fale na gry. Raz gram w Heroesy przez miesiąc, dwa, potem gram... Kurde, no... Boję się, że nie przejadę. Potem gram w Siege'a. Czym się zmienia pos... O! Zapomniałem, czym się zmienia... miejsce w pojeździe. No, ja mam takie fale. Raz gram miesiąc na przykład w Heroesy, potem w Siege'a i za każdym razem jak wracam do jakiejś gry po takiej przerwie, z wyjątkiem Heroesów oczywiście, to mam kurczę... O, to jest nowe, tu jakaś nowa mapa, tu jacyś nowi operatorzy, tutaj jakiś nowy tryb gry. Ciekawe, co to jest. Trzeba sprawdzić. A do Heroesów zawsze jak wracam, to jest zawsze to samo, kurczę, nic się nie zmienia. No i straciliśmy posterunek, tak to niepotrzebnie tu jechałem. No nic, ale jak już tu jestem, to spróbuję się tu zaczaić gdzieś. No, a tu APC stoi. Strasznie go trafić nie mogłem. Mogę się leczyć teraz? Nie. Wysiadaj, wysiadaj, dobra, ale fajnie.
A, skubany się schował. No i co? I się impreza zesrała, już nikt nie atakuje tego posterunku. Kurde, no. Już tak blisko. Ale to nie my, to Ruscy to biorą. Kurde, no nie, no trzeba wrócić na ten posterunek, przecież ja tu nic nie zrobię. Parę fragów i tyle. No nic, wracamy. Teraz jak tu, kurde, przez te wszystkie czołgi wrócić? O. Teraz posterunek biorą? Nie. Dobrze, że się tam zrespić zdążyli jeszcze. Nic, ja już będę musiał zza rzeki dylać. Tylko kurde, niech oni idą to atakować, a nie gdzieś tam po krzakach. Kurde, muszą być gdzieś w tym głównym budynku. Gdzieś tu. Co? O. Ale spodziewałem dupy teraz, kurde. Trzeba było poczekać, niech podejdzie bliżej. Już chciałem go szybko skasować. 198, 204, 217. No jeszcze różnica niewielka, ale przegrywamy na te życia. Kurde, jeepek podjechał. Nie.
Niech im ktoś tego APC-ka rozwali. No, ruski bez granatów na czołgi. Co to się dzieje? Nie ma jakiejś bazuki czy czegoś? H3. Ile im tych APC-ków zostało? 3, kurde. No to... Nie, to ruskim, czekajcie. Też 3 Amerykańcom. Jezu, patrzyłem sobie na ten. Na wyniki. 3. Nam zostało 10, patrzcie, kurde. Tylko my tam nie mamy jak wjechać tym APC-kiem, to wszędzie czołgi stoją. Sam do garażu może przez ten most by się udało. Jeepkiem jakoś się wjeżdża. Nic, jak weźmiemy ten posterunek znowu, to spróbuję APC-kiem na kościół wjechać gdzieś. On tu stał cały czas, czy wszedł jak się odwróciłem? Popatrzyłem, kurde, nikogo tam nie było. Albo ja ślepy jestem, albo on wszedł akurat, taki timing miał zajebisty. O kurde, co to koło mnie przeleciało? Jakiś strzał snajpera, czy to czołg był? Nie, i na reloadzie akurat, ja pierdziel. Ale mam timing, kurde, super. Tu się odwrócę gdzieś w momencie, jak gościu akurat wchodzi tutaj na reloadzie. Najgorsze jest to, że te dwa pozostałe teamy nie mogą jakby razem atakować. One muszą atakować ten sam punkt. Nie może być tak, że my na przykład zaatakujemy jedną zerówkę, a oni drugą. Bo obie linie prowadzą do tego samego punktu i no my musimy walczyć ze sobą, bo po prostu inaczej się nie da. Znowu ten sam typ. Ile on tam już ma? 68, ale natłuk gościu.
skubany, patrzcie, znowu ten sam typ, tak? O. Znowu ten sam typ. Ale dobrze nam respy obstawiają, ruski. Jak tylko mamy zdobyty punkt, to zaraz tam obkampią naszego respa. Kurde, nic nie widzę w tych krzaczorach teraz. Się odstrzeliłem od tych heroesowych klimatów. Granat, granat. No nie, no patrzcie, ja tylko przed chwilą tam popatrzyłem, dosłownie ułamek sekundy się odwrócę na bok i w tym momencie gościu wychodzi, no. Dobra, spróbujemy tych kamperów na... Aha, nie mamy jeszcze respa tutaj. A tam coś się dzieje, kurczę, oni tam już stoją. No nic. Idziemy stąd. No powinniśmy nieźle zarobić za tą bitwę, bo jest dużo, dużo przejęć, dosyć długa bitwa będzie. Nic nie widzę w tych ciemnych takich obszarach, kurde. Ciemną plamę widzę i tyle.
Jeden został. Ła, plecy, kurde. Sandwicha mi zrobili. Dobra, pójdziemy sobie tędy, spróbuję. Zobaczymy, czy tu znowu ci kamperzy na górze będą siedzieć. A, tu widzę, nasz się kręci. Ale to nic nie znaczy, bo tam już nieraz były akcje, że patrzę, nasi się kręcą, a między nimi pięciu ruskich, kurde, gdzieś przyczajonych. Dobra, chyba nie ma nikogo. Ała. No i co, trzeba kościół atakować, więc jest przerąbane właśnie, no to jest... Saka. Kurde, skończył ładować akurat, a już sobie myślę, dobra, na reloadzie jest, tego dorwę. Co to w ogóle za wyniki są, ja pierdzielę. Siedemdziesiąt fragów, 80, 90, co tu się dzieje? O, kara tu siedzi. Zdążę się jeszcze zrespić? Chyba zdążę. Tak ogólnie ostatnio trochę mniej tych filmików wrzucam, ale kurczę, jest... Po prostu nie mogę w pokoju wysiedzieć, wiecie, przy takich upałach. Ja po prostu, jak tylko mam chwilę wolną, to gdzieś nad wodę spadam, bo... O, akurat się bitwa skończyła. Stany Zjednoczone skuta... Aha, czas się skończył. No i dobra, zobaczymy, ile udało się... Ale fragów natrzaskali, 73... 65, 92, 84, nieźle. Amerykańce, ruski. No ten, co mnie cały czas zabijał, ten bark. Dobra, 92. 13,5 tysiąca, no. 46 minut bitwa. No, z weteranem myślę byłoby z jakieś tam 16, 17. Zresztą nawet tu można sobie dodać, no. 16, 900, no prawie 17 tysięcy by było. Także tak spoko. Okej, okay, tyle na dzisiaj, słuchajcie. No nie ma nic nowego za bardzo, co mógłbym pochwalić albo ponarzekać. Znaczy, no ponarzekać mogę na to właśnie, że nic się nie zmienia. No ja wracam do Heroesów po miesiącu czy dwóch miesiącach i jest dalej wszystko to samo. Ja muszę szukać tych zmian gdzieś, co się zmieniło. Wejść w jedną zakładkę, wejść w drugą. Tutaj podobno coś zmieniali, tam coś podobno zmieniali. A wiecie... W tych innych grach, typu właśnie jakiś Siege czy PUBG, tam wchodzicie i od razu widać, o, to jest nowe, tego nie było, o, tu jest coś nowego, tutaj jakaś nowa postać, jakaś nowa broń. Wiecie, tam nie trzeba szukać tych zmian, one tam są widoczne od razu, a w Heroesach właśnie te zmiany są jakieś takie wprowadzane, że w zasadzie gówno wam dają, no bo do czego wam jest tak naprawdę... Jak wam poprawia jakość gry ulepszenie UI na mapie generalskiej? No to są takie rzeczy, których większość nawet po prostu nie wie, co to jest mapa generalska, bo po prostu ludzie wchodzą sobie postrzelać, mapa generalska ich nie interesuje, no to co im to robi, że tam w update'cie zostało UI mapy poprawione, nie? Pomijając to, że nie wiem, no ja akurat w tej mapie dużo siedziałem,
Ale powiem wam, że tych zmian tam za dużo nie ma. No, ładniejsze te ikonki z boku, jakieś takie pierdółki, tu coś można przesunąć, tam coś filtrować i tyle. No, ale żeby to były jakieś znaczące zmiany, to szału nie ma. Także no nie wiem, mam nadzieję, że to kiedyś się URE to zmieni. Chociaż to już chyba jest pobożne życzenie tylko. Dobra, zapraszam was oczywiście na kolejne odcinki. No sorry, że tak mało odcinków jest, ale mówię wam, po prostu jest tak gorąco u mnie w pokoju jeszcze, jak włączę te dwa komputery, jak one zaczną pracować, jak one mi tu dodatkowo nagrzeją, to jest masakra, po prostu ze mnie się tu leje, więc ja po prostu jak mam tylko wolną chwilę, to nad wodę uciekam, żeby się ochłodzić. Nie wiem, może jak teraz też jakieś ochłodzenie ma przyjść, to postaram się coś jeszcze dorzucić więcej. No, tu się wytrzymać nie da. Dobra, tyle. Zapraszam na kolejne odcinki i do usłyszenia. Trzymajcie się, cześć.